Cześć, witajcie. Co prawda targi jeszcze chyba chwilę trwają, ale ja już wróciłem z MWC i postanowiłem podzielić się z Wami takimi moimi osobistymi spostrzeżeniami z tej imprezy. Mam nadzieję, że oglądaliście nasze krótkie, szybkie relacje na żywo. Oczywiście no, wiem, że nie wszystkie brzmiały i wyglądały tak, jak byśmy chcieli, no ale byłem tam niestety sam, moi drodzy, a mikrofony, które zamówiłem, dotarły, jak już byłem w samolocie. Zatem niestety musiałem przyjść z tego, co miałem na miejscu. Wiem, że byliście tam niezadowoleni z dźwięku, przepraszam Was za to. Poprawimy to już, bo nowy sprzęt już jest w zasadzie, także na spokojnie. Oczywiście dziękuję za słowa krytyki. Biorę to na klatę. No cóż, będzie lepiej. Dla usprawiedliwienia powiem Wam, że te live'y, które widzieliście na YouTubie, tak naprawdę powstawały z myślą o TikToku, no bo stety lub niestety teraz na TikToku też trzeba być, a była to w miarę znośna platforma do tego, żeby właśnie robić transmisje takie na bieżąco, na żywca stamtąd. Chciałem Wam po prostu wszystko, co oglądam, pokazywać Wam razem, żebyście to oglądali razem ze mną, pokazywać na bieżąco, że wyszło tak, jak wyszło i ta jakość nie była oszałamiająca, to ja sobie doskonale zdaję sprawę, ale po prostu chciałem się dzielić z Wami jak najszybciej tym, co widzę, a wysmakowane obrazki to sobie najwyżej obejrzycie gdzie indziej, ale później. Haha. Przechodząc do samych targów. Nie ukrywam, że pojechałem tam z firmą Xiaomi, która to zaprosiła mnie na targi na okoliczność premiery serii 14, czyli tego, który widzicie, Xiaomi 14 i dopasionego fotograficznego Xiaomi 14 Ultra, który zagościł nas za jakiś czas. I moi drodzy, na tych targach w 100% sprawdziła się zasada, że kryzysy wybuchają w weekendy, bo w sobotę z kolegami zauważyliśmy, że jest problem z głównym aparatem tego modelu. W pewnych specyficznych warunkach, i to podkreślmy, specyficznych, może się zdarzyć, że główny obiektyw paruje w tym smartfonie. No i to był, że tak powiem, główny napęd przez pierwsze godziny naszego pobytu w Barcelonie, bo wszyscy się tym strasznie ekscytowali. Sprawdzaliśmy, co musi się stać, żeby ten obiektyw zaparował. No i co się musi stać? Przede wszystkim para przy głównym obiektywie pojawia się, kiedy przyniesiemy telefon z ciepłego miejsca w chłodniejsze. U nas to się pojawiło, kiedy wyjęliśmy telefon z kieszeni w raczej chłodny, nawet bym powiedział, że zimny jak na Barcelonę, i dosyć wietrzny dzień. Ale też ta para nie pojawiała się od razu. Ona zaczynała się gromadzić, kiedy telefon wewnątrz zaczynał się nagrzewać, czyli kiedy filmował. W 8K czy w 4K, a jak jeszcze dołożyliśmy do tego stabilizację, czyli po prostu potrząsaliśmy smartfonem, no to ta para pojawiała się już naprawdę dość szybko, ale, i to też podkreślmy, równie szybko znikała. Xiaomi przedstawiło stanowisko, które nie wszystkich dziennikarzy ucieszyło, bo po prostu opisano, że to jest zjawisko normalne i może występować. Moim zdaniem nie do końca powinno tak być, ale, i to chciałbym naprawdę stanowczo zaznaczyć, to pojawia się w dość specyficznych warunkach, czyli jeżeli zamierzacie filmować w 4K, a na dworze jest chłodno, to czekajcie chwilkę, by temperatura telefonu mniej więcej wyrównała się z otoczeniem. Kondensacja pary wewnątrz urządzeń zawsze występuje i w każdym telefonie, no nie w każdym się objawia w taki sposób niestety. Ale kryzysik minął, poznaliśmy nowe Xiaomi i to było w niedzielę, a poniedziałek miałem do swojej własnej dyspozycji już na właściwych targach MWC, czyli w tych 8 dużych halach. A tam, chociaż MWC jest raczej imprezą związaną z technologiami łączności, ze smartfonami, komputerami i tak dalej, gwiazdą imprezy okazał się chyba moim zdaniem samochód Xiaomi. Nie można go było dotknąć, nie można było do niego wsiąść, ale można go było obejrzeć, tak? Potwierdzam, jest, istnieje, no niestety jest elektryczny. Mój stosunek do samochodów elektrycznych jest dość jednoznaczny. No nie, dla mnie auto musi robić brum-brum. Ale samochód Xiaomi, no rzeczywiście mógł przyciągnąć uwagę. Wygląda jak każdy samochód elektryczny, ponieważ prawa aerodynamiki są wspólne dla wszystkich producentów, więc tu wiele nie da się wymyśleć. Znalazłem w niej fajny stylistyczny smaczek. Przy przełamaniu błotnika przedniego i drzwi jest taki fajny wylot powietrza z hamulców, a hamulce są Brembo, także jest jednak jakiś tam akcent prawdziwej motoryzacji w tym autku. I tak naprawdę wydaje mi się, że to był chyba najczęściej fotografowany sprzęt na tych targach. Nie tam smartfony, nie tam jakieś rozwiązania sieciowe, tylko właśnie auto Xiaomi. Wokół auta cały czas był dziki tłum, a
Reszta stoiska, no to cóż, widzieliście relacje, oczywiście gwiazdą były czternastki, gwiazdą były nowe zegarki, nowa opaska, rozwiązania systemowe dla domu. No i oczywiście ogłoszono, że teraz już wszystko będzie na HyperOS, także spoko. Mnie to akurat przekonuje, bo wtedy system działa dobrze i spójnie, zatem jestem nastrojony optymistycznie. Z Xiaomi przewędrowałem na stoisko Motorola, gdzie mogłem z kolei obejrzeć koncepcyjny smartfon zakładany na nadgarstek. Widziałem to już dawno, naprawdę dawno temu, kiedy to jeszcze pokazywała to rozwiązanie firma Lenovo. Wtedy też jako koncept i nadal to pozostaje konceptem. Zresztą powiem Wam szczerze, że dla mnie ta koncepcja jest odrobinkę nonsensowna, bo tak naprawdę kiedy mamy to na nadgarstku, to nie jest ani smartfon, ani smartwatch, bo na przykład no, nie zmierzy nam pulsu, bo nie akurat w tym wydaniu koncepcyjnym to urządzonko nie miało pulsometru, co poprawił Samsung, pokazywał tylko na pokazach zamkniętych Samsung Display podobne urządzenie już z pulsoksymetrem. To już nabiera trochę więcej sensu. Czy to się przyjmie? Nie wiem. Wydaje mi się, że jeszcze to nie jest czas na takie urządzenia. Przynajmniej do momentu, kiedy zostanie wymyślony materiał na wyświetlacze giętki, ale tak odporny, przynajmniej tak odporny jak szkiełka, które mamy obecnie na typowych smartfonach. Obok Lenovo, już nie Motorola, ale Lenovo, czyli matka Motorola, pokazywało laptop z przezroczystym ekranem. Kolejny nonsens, ale efektowny. A jak wspomniałem o wytrzymałych wyświetlaczach, to takie znajdziemy w nowych smartfonach Honora. Telefoniki ładne, z porządnymi aparatami, z porządnymi wyświetlaczami, z dodatkowym aparatem z przodu, który może na przykład śledzić ruchy oka. Może się to do czegoś przyda, na razie to tak powiem szczerze, no jest, bo jest. Niemniej telefony nader efektowne, no i będą u nas. Także warto było to zobaczyć. Chciałem zajrzeć do OnePlusa, obejrzeć nowe zegarki, ale stoiska OnePlusa jako takiego na targach nie było. Oni mieli po prostu konferencję i tyle. Jak nie było OnePlusa, to nie było też Oppo. Trochę zaskakujący ruch. No ale może dlatego, że Oppo nie miało żadnej hucznej premiery i może uznali, że się nie opłaca. Nie wiem, nie wnikam. Ale za to, moi drodzy, było ZTE, które mi osobiście zrobiło dzień, bo pokazali takie odloty, że szok. Nubia oczywiście przywiozła gamingowe smartfony, przywiozła tablet z trójwymiarowym ekranem, żeby zobaczyć 3D, nie potrzeba okularów, ale to już było w zeszłym roku. Natomiast w tym roku Nubia przywiozła tanią klapkę. Słuchajcie, klapka w okolicach 2000, która w dodatku, miałem ją w dłoni, nie rozlazła się w ręku, wygląda całkiem spoko. W środku specyfikacja też nie jest najbiedniejsza. No, powiem Wam, że szacun dla ZTE. Myślę, że można tą firmę za to pochwalić. Pokazali też dwie kolorowe paragamingowe, ale za to tanie Nubie, które no tak naprawdę jedynie co to szokują wyglądem, bo specyfikacją to już zupełnie nie. Pokazali też równie niedrogą Nubię, którą wyróżniają dwa wyjścia mini jack, czyli możesz sobie słuchać po kabelku z dziewczyną na przykład. No albo z chłopakiem, jak wolisz. Nie wnikamy. I z dodatkowym jeszcze głośnikiem na pleckach. Tam, gdzie zazwyczaj telefony mają może czasem dodatkowy wyświetlacz, a najczęściej po prostu aparaty fotograficzne. W tej Nubii poza aparatem jest też duży głośnik, który moim zdaniem po prostu jest, bo gra w ale nie jakoś tam oszałamiająco, ale za to głośno. To dla sebiksów takich, co lubią autobusami jeździć i słuchać swojego polskiego rapu. Może jak znalazł, ma to tą zaletę, że przynajmniej nie będzie słychać tekstów, nawet jak będzie ta muzyka głośno leciała i może to lepiej. U Samsunga w zasadzie po staremu ogromne stoisko. Na stoisku znane już nam doskonale smartfony serii S24, nawet S23 były. Można też było obejrzeć laptopy, czyli coś, czego w Polsce Samsung nie oferuje. No i Galaxy Ring. Pierścionek inteligentny, który ma w założeniu wspomagać smartwatch chociażby w zbieraniu parametrów z naszego organizmu. No i pewnie też będzie przekazywał powiadomienia. Może się to też okazać całkiem przydatnym urządzeniem w momencie, kiedy smartwatch nam się rozładuje, bo wtedy nasze łażenie nie pójdzie na marne kroki, policzy nam ten pierścionek. Pokazany, tak naprawdę wprowadzony do sprzedaży zostanie gdzieś tam w tym roku. Oficjalna premiera tego gadżetu jeszcze przed nami. Nowe smartfony na MWC przywiozła również marka Tecno, znana już też u nas. Wyglądają spoko i myślę, że spoko będą wycenione, także poczekamy niebawem. Myślę, że dotrą one do nas i też będziemy mogli się nimi cieszyć. Byłem też na dość licznych stoiskach chińskich producentów, jak na przykład Ulefone, Fosibo, Energizer czy Dogi. Tam
tam, jak to u Chińczyków, było dosyć zabawnie, natomiast niektóre konstrukcje faktycznie były ciekawe. Recenzję jednego z pokazywanych na MWC Fosibotów znajdziecie na naszym kanale i powiem Wam, że telefon trochę mnie zaskoczył, bo nie był zły, a przy tym nie był też drogi. Co ciekawe, te chińskie firemki pokazywały również klapki. One będą miały premierę później. Niemniej coś się ruszyło, najwidoczniej ta technologia będzie coraz powszechniejsza i coraz tańsza i myślę, że ten rok to może się okazać rokiem tanich klapek z elastycznymi wyświetlaczami. No i były też akcenty polskie. Był polski Maxcom, czyli firma specjalizująca się w telefonach dla seniorów i telefonach wytrzymałych, ale teraz wchodząca, można nawet powiedzieć, że na rynek modowy z czymś, co nazwano biżuwatch, czyli biżuteryjny smartwatch. Bardzo fajną nazwę wymyślili, a i te zegarki są dosyć interesujące, szczególnie dla pań, no bo panowie to tam pal 6, ważne, żeby był wytrzymały, a wytrzymały zegarek też mają, ale mieli zegareczki takie typowo biżuteryjne, które mają przede wszystkim wyglądać i powiem Wam szczerze, że wyglądają, faktycznie są ładne. Był też oczywiście MPTech z całkiem ładnie wyglądającym stoiskiem, naprawdę nie ma obciachu i z bieżącymi smartfonami, tak naprawdę premiery to już u nas na kanale widzieliście, Blade V chociażby, także tu jakiegoś potwornego zaskoczenia nie ma. Będzie też niebawem smartfon Hamera z termowizją. No były też te niedrogie iPhone'y serii N, ale je tu już Wam pokazywałem na targach IFA, także nie będziemy się rozwodzić. I jakbym tak najkrócej i najogólniej podsumował MWC? Jeżeli chodzi o smartfony, wielkich kamieni milowych raczej nie było. Opaseczki zawijane to koncepty i myślę, że jeszcze długo nimi pozostaną. Szybciej zobaczymy inteligentne pierścionki, bo i ponoć Honor nad takowym pracuje. Ale to też jest gadżet, myślę, dla dosyć wąskiego grona odbiorców. Nie wiem, czy bym chciał taką obrączkę na palcu nosić. Warto, nie mówię tego z pełnym przekonaniem, ale warto przyglądać się poczynaniom Nubii ZTE, bo oni pokazują naprawdę ciekawe telefony, takie, które pewną grupę użytkowników z pewnością mogłyby zainteresować i zaskoczyć. Trochę szkoda, że polski dystrybutor oferuje same tanioszki. Chińskie firmy pozostają sobą, oferują ciekawe, wzmocnione telefony, zaczynają iść w klapki, zatem możemy liczyć, że w 2024 roku i do następnych targów MWC klapkowe smartfony z elastycznymi wyświetlaczami stanieją i staną się coraz popularniejsze właśnie za sprawą chińskich producentów, bo cena czyni cuda, szczególnie w Polsce. Natomiast niestety nie zauważyłem na targach niczego, co by mi dało takiego totalnego plaskacza, żebym zrobił wow i zbierał szczękę z podłogi. Innymi słowy, jakiś tam rozwój technologii jest, branża idzie do przodu, natomiast idzie drobnymi krokami, a nie skacząc. No i to chyba wszystko, co miałbym Wam do powiedzenia na temat tegorocznego MWC, przyszłoroczne na początku marca, czyli odrobinkę później. Może dzięki temu będzie cieplej i będzie przyjemniej. No i mam nadzieję, że w przyszłym roku pokażę Wam materiały w nieco lepszej jakości i że w ogóle tam się jeszcze będziemy mogli spotkać i zobaczyć. A dziś dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam do obejrzenia naszych pozostałych filmów, no i oczywiście do wrócenia wstecz, do obejrzenia krótkich migawek z MWC. Trzymajcie się ciepło, cześć!